No dobra, Matyjo, po prostu gdzieś takie, no nie wiem, swoje winy mi się widzi, jeden panie się nie zmieścił na stacji, a pan jak tutaj? O, ja już wjechałem, więc pan tu ładnie mnie. O, ładnie już wiesz, no. O, panie Monachijczyk, a zrana. No, a ja też jakoś tak będę miał jutro. Wyglądam tak pół godziny szybciej od pana, panie. I się patrzyłem na te pana, panie Michu, lokomotywy, to co pan mówił. To jakimś tam ET40 coś by można było pojechać, jak to z tego do... Jeśli o dobre lokomotywy się patrzy. Jeśli dobre znalazłem, jeśli o to panu chodziło, panie Michu. Ciężko mi jest to określić. Chodzi tu o poprzednią transmisję. Sądzę. Szkoda, że tu nie działa otwieranie drzwi. Bardzo wielka szkoda. A powinno. Chwilę opóźnienia będziemy mieli oczywiście. Standard na tej scenerii, jeśli chodzi o całkowo. Nam pokażą chyba jak ten wyjdzie za tamten samochód. Jak mi się wydaje, że to tak działało. Że tamten się opuszczał, a ten się podnosi. Jeśli chodzi o podawanie sygnałów do maszyny. Czyż nie? Czy się mylę? Do pracy na C1. Ja to nawet nie wiem, co to jest tu C1. O, gwizd jest, więc ruszamy. Możemy to zrobić z miejsca pasażera. Abyście zobaczyli, że... jak 07A idzie naprawdę delikatnie ruszyć. Z peronu. Pan, panie Michał, pracuje w autobusach i ma pan prawkę na autobus. Ja nie rozumiem. Co to za robota? To było ruszenie z szarpnięciem, drodzy państwo. Teraz wam zaprezentowałem. Dać się rusza, żeby nie szarpać. Trzeba najpierw napiąć schodę, potem dojdę kierować spalę. Będzie ograniczenie do 40 km/h.
na moście. No, nie już starczy tego hamowania. No i coś czasami robią Intercity. No i wyjeżdżamy za mostu. Jeszcze nie wyjeżdżamy za mostu. Myślałem, że już przejechaliśmy. Gdzie jest to zakończenie tej 40? Nie, od razu tu, od razu za mostem. No to delikatnie napinamy skład i jedziemy. Wejdzie pan do znajomej kierowczyni, by pogadać. A, takie rzeczy. Jeżeli dacie coś pracą nazywać, to nie. Praca to może być kopanie dziury, kurczę, ale nie. Nie wpisywanie coś na komputerze, no już bez przesady. To ja dzisiaj nie wiem, to ja dzisiaj harówkę zrobiłem. Klepanie trzech cyfery się nazywa pracą w tych czasach. Chyba, że coś takiego, no to co? Już bardziej rozumiem, bardziej.
Dobrze pamiętam, zaraz ograniczenia przede wszystkim. Teraz niech pan, panie Michu, coś napisze. Teraz będzie ciekawe. Najmniej powinno być. V6. Napisał. Cały tydzień coś będzie łapane. Ciekawe, nie? Ciekawe. Emotikony najlepiej łapie, nie? Polecam zastosować jakieś emotikony. Emotikony też też. Emotikony też są bardzo ciekawe. Że dobrze słychać. Łapał 6. Napisał. Co to za Kaśka zapowiada grzbiet dłoni palec wskazujący w prawo? I to nie Kaśka, to pełnik. Sami 121 Extreme. Napisał. Co to za pociąg? Witam serdecznie, panie. Sami 121 Extreme. To jest pociąg EP07A. Bądź miły dla innych trzeciego. Nie używaj caps locka czwartego. Nie używaj zbyt dużo znaków. Niewywiązywanie się z regulaminy grozi timeoutem. Nie, to nie EZ. Napisał. Regulamin. Nie spamuj drugiego, bądź miły dla innych trzeciego. Nie używaj caps locka czwartego. Nie używaj zbyt dużo znaków. Piąty, nie reklamuj się na czacie. Nie wywiązywanie się z regulaminy grozi timeoutem. Sami 121 Extreme. Napisał. Ja myślałem, że jakieś easy. Sami 121 Extreme. Napisał. Est. Est. EZT to się czyta, panie Paulin. Michu bloku łapał 6. Napisał. Następna stacja Sandomierz, stacja końcowa Dębica, znak kciuka w górę, znak machającej dłoni, szeroko uśmiechnięta twarz o uśmiechniętych oczach, twarz wystawiająca język i puszczająca oko. Sami 121 Extreme. Napisał. Co to jest za sceneria? Nick Hadbot. Napisał. Małpka Michu Brokuła V6, nie używaj zbyt dużo emotikonów, warny. Dębica, no tak. Ale proszę stosować się do regulaminu, panie Michu. Regulamin to rzecz święta, niezależnie co chce się przekazać. Co to za sceneria? Jest napisane w tytule całkowo służba TNK. Tak
jako lokomotywa no nie jest oficjalnie dodana do symulatora, tak samo skład w sumie nie jest oficjalnie dodany. Rzeczywiście. Skład jest oficjalnie dodany do symulatora, no tylko jest on zmodyfikowany przeze mnie. Nie, już mówiłem, jeden wagon dzielony pierwsza, druga klasa, dwa wagony przedziałowe drugiej klasy starszego typu, ma dwa wagony przedziałowe nowszego typu i dwa wagony bezprzedziałowe najnowszego typu z modernizowa. Jakubowy autobusiarz napisał: z ostatniej chwili 21 mają wychodzi nowy UB dlatego trzeba 2.0 do OMSI 2. Jakubowy autobusiarz napisał: Maja. No a na myśli nie myślę, że Maja. A nie, nie Jakubowy. Michu, w roku łatwo. W sumie dobrze wiedzieć. Napisał: byłem ciekaw, jak zapowie, a że od razu ostrzeżenie. Ej, widzisz, naj, bo tutaj czego nie przepuszcza. Ile dostajesz? Ma 5 sekund. Powinno być. Jako, że nie mam czatu typowo przez YouTube, tylko mam czat dzielony razem z Twitchem i YouTube'em, żeby widzieć, to no niestety nie pokazuje na jaki czas. Jakubowy autobusiarz napisał. Ja nie napisałem. A ja nie mówię o panu, panie Jakubowy. Nie. Widzę, że następny semafor nas powie. Pięknie. Jakubowy autobusiarz napisał: cicho mówisz. Ja mówię cicho, nie? No właśnie mówię cały czas mówię normalnie. Nie wiem, o co panie chodzi, panu Jakubowy? Ja mówię normalnie, jak przez cały czas. Pokaż lokomotywę. Już tu się zaraz zatrzymamy, bo zapewne coś tu nie ma. Napisał: zbliżamy się do stacji Sandomierz. Jakubowy autobusiarz napisał: teraz lepiej. Warszawska komunikacja miejska napisał: ale długi skład tam jedzie. Jeśli chodzi o ilość matrykonów, proszę maksymalnie 3, nie? Napisał: nie, no nie mogę znaleźć scenerii. Nick Hatbot napisał: jest to oficjalnie dodane. Nie spamuj drugiego, bądź miły dla innych trzeciego. Nie używaj caps locka czwartego. Nie używaj zbyt dużo znaków. Mówię L053, tu pan wchodzi w tą zakładkę 053, starterze maszyny, klika sobie plusik. I jest L053, całkowo służba DLK1. Sami 121 ekstra. Jedziemy L07A. Jak miałem pokazać? Ludzi z ludzi. Napisał. LO53 całkowo PLK. Długi skład. No my też mamy dosyć długi skład. Tu jest skład towarowy. Zapewne jest tu coś popsute, bo ten jechać. On tu stoi. Jakubowy autobusiarz napisał. Ten a to trochę stary. Co, skład stary? Warszawska komunikacja miejska napisał. Tylko czemu tamten stoi? No właśnie nie wiem czemu stoi, to jest jakiś tutaj błąd. Błąd scenerii, nie?
My go tu zaraz rozruszymy, zobaczymy. Michu, w roku ława 6. Napisał. Jak to zrobiłeś? Jak to zrobiłem? No przesiadłem się tutaj do pana, bo widocznie maszynisty nie było, nie? Widocznie maszynisty nie było, no i nie miał już to z ładem ruszyć, no. I się przesiadłem tutaj do pana i zająłem napisał. A jaki klawisz, żeby przejść do następnej lokomotywy? To się robi F5. Już dobrze, już nie będę takie podpowiem. Drodzy Państwa, F5. Jeśli ktoś by się zastanawiał. Wtedy naszą lokomotywę przejmujemy. A my jedziemy tą, którą przejęliśmy. To trzeba nią też przyjechać, żeby za ten rozjazd pojechać. Zrobił V6. Napisał. Dobra. Dobra, jedź panie, jedź. Jakubowy autobusiarz. Napisał. Drodzy państwo, uśmiechnięta buźka z sercami kieliszki z szampanem świętująca twarz. Warszawska komunikacja miejska. Napisał. Teraz nim zjedziesz. No właśnie, właśnie panie, warszawska komunikacja miejska. Nim tutaj do sekundy, a za rozjazdy pojedziemy. My się przesiądziemy tutaj. I teraz tamtym jedzie sobie bot. No niestety przez to będziemy opóźnieni. No widzicie, jak ostro hamuje? Bo on nie wie, że ma tam dalej jechać prosto i on myśli, że on tu się musi już zatrzymać. Czepo wyłączył mi tu chłop. Oświetlenie pulpitu. I my sobie możemy teraz na spokojnie ruszyć. Z pozycji pasażera. O, tak to ładnie wygląda. Widzicie, już tu stoi. Napisał. Regulamin. Nie spamuj drugiego, bądź miły dla innych trzeciego. Nie używaj. Ja muszę w tym czytaniu wyłączyć tego. Nie używaj zbyt dużo znaków. Nie wiem jak. Niewywiązywanie się z regulaminy grozi timeoutem. Nick Hartwood. Napisał. Regulamin. Nie spamuj drugiego, bądź miły dla innych trzeciego. Nie używaj caps locka czwartego. Nie, no i ładnie to wygląda. Nie używaj zbyt dużo znaków. Piąty, nie reklamuj się na czacie. Nie wywiązywanie się z regulaminy. A tak to wygląda z miejsca w pierwszej. Jakubowy autobusiarz. Napisał. Trzeciego. No, do trzeciego. Pani Paulina udana, nie? Dobrze hamuje ten skład. Jakubowy autobusiarz. Napisał. Spam dziwiwem. Michu, w roku łapał. Nie, bo po niemiecku ona nie umie. Po niemiecku by ci przeczytała. A czemu są pani Paula, a nie Kaśka? No, nie wiem.
W sumie. Nie otworzyłem strony. Napisał. Hello. Nie no, ja wam pokażę. Michu, bloku łapał 6. Napisał. Stacja Szczecin-Dąbie. Konradowi. Napisał. Warning. No, widzicie? Umie pani raz. Dobra, my już tu mamy mieć odjazd. Której my tu powinniśmy mieć? Do 34, widzicie? Jesteśmy 3 minuty opóźnieni. Dobra, więc... Jak już możemy jechać, to ruszamy. No i to do stówki jest. Okej. Ogólnie szlakowe już tutaj to jest 120. No i na razie do stówki. Jakubowy autobusiarz. Napisał. Proszę bilety do kontroli. Tak i potem ci idzie tamte. Ej, komita, najlepiej mi się to legitymacja, a ja to w telefonie, nie? Ale chcę mieć tą dobrze pokazać. Sami 121. I tak cię patrzy, taka zdziwiona trochę. Ten pociąg to trzeba pobrać, nie. Nie, lokomotywę tak. Lokomotywa, ale lokomotywa nie jest w oficjalnej paczce. No i na standardy maszyny nie jest ona dobrze wykonana do końca. Tekstur nie ma i tak dalej, jeśli o to chodzi. Mi się podoba. No i tak, jeśli... Chce pan, panie, sami korzystać z tej lokomotywy, trzeba ją dodatkowo pobrać. Są lokomotywy. Michu, jeśli chodzi o wagony, są oryginalne. Jaki bajlet zaduma na twarz? Bajlet. Dobra, wyjeżdżamy z przestrzeni trochę. Regulamin. Stacyjny. Nie spamuj drugiego, bądź miły dla innych trzeciego. Nie używaj caps locka czwartego. Nie używaj zbyt dużych znaków. Piąty, nie reklamuj się na czacie. Niewywiązywanie się z regulaminu grozi timeoutem. Jakubowy autobusiarz. Napisał. Gdzie jedziemy? No idzie, drodzy państwo, to ile co tam się dzieje, jeśli chodzi o trasę. Ja ci dam caps locka. No przecież jest dobrze napisane, o co chodzi. Michu, bloku łapał 6. Napisał. Dębica. Dębica, tak. Jest pan top chatterem, panie Mikrofon. Napisał. Ty jaką masz końcówkę? Sami 121 XP. Ja mam 02 aktualnie. 001 002 003. Jakubowy autobusiarz. Napisał. Osobowa łapanie. Się zatrzymujemy w tej żernicza, nie my dopiero wrócimy. Okej. No, Dębica osobowa, zgadza się.